Dzień dobry, witam wszystkich. Przesunę sobie tutaj okienko, żeby mnie zasłaniało. Dobrze, w takim razie nieodłączną częścią cyfrowej transformacji jest adopcja chmury i na tym będę chciał się skupić w tej prezentacji. I na końcu opiszę przykład rozwiązania dla jednego z naszych klientów, bardzo dużej firmy z branży tytoniowej. Zaczniemy od szybkiego snapshotu z początku tego roku i oczywiście ustosunkujemy się do tego, jak ten COVID na to wszystko wpłynął. Szybki slajd o mnie. Chciałbym podkreślić jedynie fakt, że ponad połowa tego mojego doświadczenia 10-letniego to już jest kontakt z chmurą publiczną. Zaczynałem od chmury AWS 5 lat temu, więc po prostu chmurą zajmowałem się, zanim to się stało modne, bo ostatnio widzimy ogromne zwiększenie zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. COVID się do tego nie bezpośrednio przyczynił. Zacznijmy od szybkiego snapshotu, tak jak mówiłem. W styczniu 2020 roku Orange przeprowadziło taką ankietę, podobne ankiety oczywiście przeprowadza Gartner i inne firmy. Wszystkie mówiły mniej więcej to samo, że generalnie ta adopcja na świecie już jest naprawdę spora. Ludzie używają tej chmury w różnym zakresie, w różnym stopniu i każdy planuje zwiększenie użycia tej chmury. 1/4 firm w ogóle planuje wszystkie swoje aplikacje przenieść do chmury, co jest bardzo interesujące, ale też blisko połowa ciągle używa swoich data center, używa rozwiązań hybrydowych, czyli korzysta z własnego data center i łączy się z chmurą publiczną, na przykład, żeby zautomatyzować swój backup, stworzyć scenariusz tak zwany disaster recovery, albo po prostu się skalować. Jeżeli mówimy o na przykład platformach e-commerce, to wiadomo, że taki Black Friday czy Święto Bożego Narodzenia sprawiają, czy nie wiem, promocja biletów w naszym polskim locie, tak? To był powód, dla którego lot się na przykład do chmury migrował. Nie całościowo, ale właśnie korzystając z rozwiązania hybrydowego, po prostu potrzebowali obsłużyć te pliki podczas promocji na bilety, bo to u nich się przekładało na realnie stracone pieniądze z biletów, których po prostu nie sprzedali, bo padała im stronka. Tak? To był realny przypadek lotu kilka lat temu i powodu, dla którego migrowali się do chmury. Dominuje chmura publiczna. Tylko dodam, gdyby ktoś nie wiedział, chmura publiczna to jest właśnie AWS, od Amazona, Microsoft, Azure, Google, GCP, czy też Oracle Cloud, AliCloud czy IBM. Generalnie chodzi o łatwość i dostępność tego rozwiązania, bo jedynym wymogiem jest pięcie własnej karty kredytowej i ogranicza nasza fantazja i limit karty kredytowej tak naprawdę, jeżeli chodzi o korzystanie z tych rozwiązań chmury publicznej. Wachlarz usług jest ogromny, AWS dzisiaj to jest 180 różnych serwisów, od prostych wirtualnych maszyn czy storage'u po najnowsze technologie związane z sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, rozpoznawaniem twarzy czy naszego nastroju. Tak? To są gotowe serwisy, z których można skorzystać, można to sobie wyklikać w domu, więc atrakcyjność tych rozwiązań chmury publicznej jest ogromna. AWS jest ciągle liderem i to się nie zmieniło od momentu, kiedy zacząłem się chmurą zajmować. Natomiast imponująca jest skala wzrostu na przykład chmury Azure. GCP nie tak bardzo, również goni pozycję lidera, natomiast Azure naprawdę przez ostatnie lata mocno urósł i w naszym regionie na przykład wybitnie jest popularny, ze względu też na to, że ludzie znają produkty Microsoftu i używają ich od dekad. Ciekawym aspektem jest używanie mikroserwisów przez badanych. To świadczy dla nas z perspektywy chmury, firmy technologicznej. Jest to dla nas bardzo ciekawe, bo to oznacza, że powoli firmy i ludzie są gotowi do prawdziwej adopcji chmury i odchodzą od architektury monolitycznej do strony mikroserwisów. Teraz rzućmy okiem na ten poziom adopcji chmury w Polsce i w Europie. Tak? Króluje Skandynawia, te kraje nordyckie u nas naprawdę zbliżają się
poziomu adopcji takiego bliskiego już 80 czy 90 nawet procent, zależnie też od branży. Cała reszta Europy wygląda dużo gorzej, a Polska niestety to jest 11%, co moim zdaniem jest bardzo słabym wynikiem, natomiast no my musimy gonić, tak, ze względu też na sytuację naszą geopolityczną jeszcze nie tak dawno temu. Może zaskakiwać, skąd dość niski wynik Niemiec. Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś pracował na dużych projektach w Niemczech, tak jak ja miałem przyjemność, to faktycznie ta kadra IT u nich to są ludzie naprawdę już tak 40 plus, 50 plus i oni 20 czy 30 lat robią rozwiązania oparte o ich własne centra danych i nie szła ta adopcja chmury tak szybko jak w innych krajach. Poza tym mają bardzo dużo przemysłu, więc jest to, dla mnie nie jest to zaskakujące, może dla niektórych może być zaskakujące, że akurat w Niemczech to jest 1/4, czyli jeszcze mają pole do popisu, pole do manewru. Jakie są powody, że firmy się wahają przed przejściem do chmury, przed próbą skorzystania z oferty chmury publicznej? Jest to oczywiście koszt i to jest realny problem, dlatego że firmy nie rozumieją modelu płać tylko za to, czego używasz. Ten model pay as you go jest totalnym zaprzeczeniem tego, co firmy robiły do tej pory. Czyli działy IT inwestowały, kupowały własny sprzęt, tworzono własną infrastrukturę, utrzymywano własne zespoły, które miały dbać o tą infrastrukturę i przestawienie się na model płatności w chmurze no sprawia problemy. Poza tym robiąc źle migrację, robiąc źle adopcję chmury, możemy przepłacić. Naprawdę to rozwiązanie byłoby 2 razy droższe nawet od rozwiązań on-premise'owych, czyli własnego data center. Jest też problem po prostu braku ludzi, którzy się na chmurze znają, a ci, którzy się znają, są strasznie drodzy. Czyli znowu koszty, prawda? Co jeszcze? Kwestie prawne, RODO, trzymanie danych wrażliwych typu, tak jak to mają na przykład szpitale, tak? No, chociażby we Francji nie można trzymać danych pacjentów poza terenem Francji po prostu, więc automatycznie chmura publiczna, która jest rozproszona po całym świecie, są to data center, nie na terenie naszego kraju, no to automatycznie jest blokadą dla części przedsiębiorstw, dla nie wiem, spółek Skarbu Państwa w przypadku Polski, czy banków, czy instytucji medycznych. Oczywiście też ryzyko związane z migracją, tak? Jakieś tam utrata danych, czy problemy związane z bezpieczeństwem, ale najciekawszy przypadek jest tak zwany vendor locking, czyli uzależnienie się od jednego dostawcy. Jest to ryzyko, jest to obawa, którą ja nie do końca rozumiem, bo to jest trochę tak, gdyby ktoś miał się bać używania pakietu Office czy Office 365 odpowiednika w chmurze, albo przeglądarki Google. Wiemy, że tacy ludzie są, natomiast no, nikt nie instaluje równocześnie Linuxów i Windowsów tylko po to, żeby być nieuzależniać się od jednego dostawcy. I odpowiedzią na ten vendor lock jest oczywiście podejście multi-cloudowe, o którym się bardzo dużo ostatnio mówi. Problem jest taki, że tak naprawdę multi-cloud to jest skorzystanie z kilku chmur, ale w ramach jednej architektury. Czyli nie jest takim prawdziwym multi-cloudem, jeżeli ktoś używa Office 365 i równocześnie ma jakąś apkę, na przykład w AWS-ie albo w GCP. Nie jest to wtedy prawdziwy multi-cloud. Niewątpliwie zaletą jest właśnie uniezależnienie się od jednego dostawcy. Jest to korzystanie z oferty więcej niż jednego dostawcy i bycie zawsze na bieżąco. Jest ogromny potencjał innowacyjności, ale trzeba pamiętać, że vendorzy kopiują między sobą najpopularniejsze rozwiązania, więc nie jest to jakoś wybitnie długotrwała przewaga. Zapewnienie zgodności z różnymi lokalnymi przepisami i tak dalej można osiągnąć również korzystając z rozwiązań hybrydowych i jednego dostawcy chmurowego. Niewątpliwie
niewątpliwie ta elastyczność i funkcjonalność to są najważniejsze zalety rozwiązania multicloudowego, ale trzeba pamiętać, że dość sporym kosztem, dlatego że po pierwsze potrzebujemy specjalistów, którzy znają się równocześnie na więcej niż jednej chmurze, a to jest naprawdę wybitnie rzadki przypadek. Chmury są dzisiaj zbyt dużym ekosystemem. Wtedy korzystając z kilku chmur naraz tracimy te zalety korzystania z jednego ekosystemu i te integracje musimy napisać sami. Musimy też zadbać o bezpieczeństwo, musimy zapłacić za transfer między chmurami. Dlatego moim zdaniem w Polsce nie warto. Przy tym poziomie adopcji chmury, który mamy, jest naprawdę niewiele firm, które potrafią z takiego prawdziwego rozwiązania multicloudowego skorzystać mądrze. I takie rozwiązanie może dać im realną przewagę biznesową, bo przecież o to tutaj chodzi, bo koszt i nakład jest bardzo duży. Polecałbym dla firm w Polsce przede wszystkim zacząć od poprawnej adopcji przynajmniej jednej chmury. I podkreślam tutaj słowo poprawnej adopcji, bo z tym uważam, że jest duży problem. Dobra, idźmy dalej. Dlaczego w Polsce idzie tak wolno? Z różnych powodów bardzo podobnych. Kiedy kilka lat temu jeszcze rozmawiałem o chmurze, to część firm się bało o bezpieczeństwo. Dziś, 4 lata później, 5 lat później, firmy się migrują do chmury dla bezpieczeństwa, bo Microsoft inwestuje $1 miliard rocznie w bezpieczeństwo, podobnie Amazon, podobnie Google. Raczej nasze rodzime IT wspierające firmy nie inwestują takich pieniędzy w bezpieczeństwo. Jest ten naturalny strach przed przechowywaniem danych na serwerach, które nie są nasze. No jak dotrzymać strategiczne dokumenty związane z rozwojem naszej firmy u kogoś? To było nie do ogarnięcia dla części ludzi, pewnie dla części ludzi ciągle jest. Dochodziły regulacje, gdzie po prostu nie było centrum danych na terenie Polski, co się na szczęście zmienia, dostawców chmury publicznej. Koszty są uniwersalnym problemem, o którym już mówiłem. No i oczywiście na to się też składa brak odpowiednich ekspertów chmury. Kształcenie ich, inwestowanie w rozwój własnego działu IT zajmuje i czas, i pieniądze, a zatrudnianie ludzi z zewnątrz kosztuje sporo pieniędzy, tak? Dlatego wiele firm korzysta chociażby z pomocy takich firm jak nasza przy tworzeniu strategii chmurowej i wspieraniu ich w adopcji chmury. Dochodzą też w Polsce na przykład takie długoterminowe kontrakty, licencji, które sprawiają, że opłaca się firmom kupować sprzęt, tak? No już nie wchodząc na temat chociażby dotacji unijnych, gdzie firmy kupowały sprzęt, z którego korzystały może maksymalnie w 10%. Generalnie coś, czego chmurze absolutnie się nie robi. Co się w takim razie zmieniło? No niestety przyszła ta pandemia, więc generalnie trzeba było jakoś zareagować na ten lockdown, na brak możliwości wyjścia w ogóle z domu, tak, czy pracy z biura, i ta chmura przyszła z pomocą. Jest bardzo duża wzmożona aktywność operatora chmury krajowej ze względu na to, że na koniec tamtego roku zostało potwierdzone, że powstanie region na terenie Polski Google'a, a w maju tego roku Microsoft ogłosił inwestycje na $1 miliard w partnerstwie z chmurą krajową, właśnie z operatorem chmury krajowej. No i to zadziałało na wyobraźnię ludzi w Polsce zwłaszcza, bo to jest chyba największa w historii inwestycja w ramach IT w Polsce. I jeszcze dodatkowo KNF, wydając wytyczne i opinie, jakby dał zielone światło na używanie chmur, ale ciągle mówiąc, żeby zwracać uwagę na to, gdzie te centra danych są. Preferujemy tu oczywiście regionalne nasze rodzime data center i tu znowu krok w stronę chmury operatora chmury krajowej. Zgadzam się tutaj z CEO Microsoftu, że to ciężko się z nim nie zgodzić, bo z kim się nie rozmawia, to potwierdzają po prostu tą opinię. Ostatnie dwa miesiące było jak dwa lata transformacji
cyfrowej, nic tak nie przyspieszyło tych działań firm, jak po prostu fakt pandemii i tego, że zostały zmuszone częściowo do zmiany modelu funkcjonowania, tak? Nawet ostatnio przeczytałem artykuł, w którym tak jak oznacza się daty przed naszą erą, czyli w przypadku na przykład Stanów czy UK jest to BC, before Christ, a teraz się mówi o okresie before COVID, tak? Ten sam skrót, ale rozwijany inaczej. Także naprawdę, naprawdę to podziałało na wyobraźnię ludzi i również strategię firm. Firmy zwróciły się ku chmurze ze względu na tą zwinność, tak, i elastyczność, bo możemy to zrobić wszystko z domu i nie musimy tego naszego data center obsługiwać manualnie. Po prostu zapłacimy za to, że to już jest ogarnięte przez dostawcę chmury. Brak możliwości spotkań osobistych, tak, gdzie ten pik na takich MS Teamsach Microsoftu był 8-krotny. Wyobraźmy sobie, że Microsoft, posiadając taką ilość swoich centrów danych, miało problemy z MS Teamsami podczas COVID-u. Taki był pik, tak? Rozmawiając z ludźmi z Microsoftu w Polsce, oni po prostu też się stwierdzali to samo, że po prostu przychodziły firmy i pytały o rozwiązania MS Teams, Office 365, ale też chmurę Azure, firmy, których oni nie brali pod uwagę nawet, bo uznawały, że jeszcze te firmy nie są gotowe po prostu do przejścia, ale COVID to na nich wymusił, tak, bo trzeba było nagle w sposób bezpieczny dać dostęp swoim pracownikom do zasobów firmy. To rodzi pytanie, no dobra, no w jaki sposób? No, odpowiedzią oczywiście była chmura, bo to było bardzo łatwe i szybkie do zaimplementowania. Po prostu logujemy się do konsoli i zaczynamy z tego korzystać. Tak, jeżeli trzeba dołożyć, nie wiem, RAMu, pamięci operacyjnej, zwiększyć ilość serwerów, to wszystko jest do zrobienia z domu. Ciekawym, że generalnie wiadomo, to się wydarzyło w e-commerce, tak? Ludzie nie mogli robić zakupów normalnie, więc nawet te zakupy codzienne, tak, żywność była robiona, jeżeli była taka możliwość w dużych miastach, za pomocą e-commerce. Ten skok był ogromny i co ciekawe, jakby zakończenie lockdownu nie sprawiło, że ci klienci wrócili i rzucili się na sklepy czy galerie handlowe i pewnie każdy z nas to zauważył, więc część tych klientów odpłynęła już na stałe i będzie korzystać z platform zakupowych. Teraz, żeby obsłużyć tego typu piki i wzmożony ruch sieciowy, no chmura jest rozwiązaniem idealnym, tak? Podsumowując, na pewno operator chmury krajowej oraz ciekawostka w postaci tej chmury rządowej, która jest to platforma zakupowa, tak, na której klienci mogą wystawiać swoje produkty o bardzo ładnej nazwie ZUH, i na pewno powstanie regionów zarówno Google'a oraz Microsoftu w Polsce, na terenie naszego kraju, no sprawiło, że ten ekosystem stał się bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o adopcję chmury w Polsce, i sprawił wzmożone zainteresowanie chmurą na terenie naszego kraju. Do tego jeszcze dochodzi ten komunikat KNF, który został wydany nie tak dawno temu, który pozwala na użycie chmury, o czym już wspominałem. A trend światowy jest taki, że no banki już zaczęły inwestować pieniądze w chmurę. W Polsce te banki, nasze słynne jak PKO, BP, no miały z tym problem ze względu właśnie na KNF. To się zmieniło, powstają regiony Google'a, za dwa lata pewnie może trochę szybciej powstanie region Microsoftu i dzięki współpracy z operatorem chmury krajowej banki też mogą inwestować w Polsce w chmurę publiczną również, a nie tylko w chmurę prywatną, co niewątpliwie ułatwiło sprawę adopcji chmury w tych instytucjach finansowych. Pamiętam taką sytuację chociażby z bankiem PKO, że oni bardzo byli zainteresowani na przykład rozwiązaniami chmury czy ofertą SaaS, na przykład na monitorowanie,
ale ich następne pytanie było, czy mogą to hostować u siebie albo u operatora chmury krajowej. Jeżeli nie, no to niestety było no-go z ich strony. No i jakby podsumowując, po kilku latach w Polsce takiego słabego, może nie największego zainteresowania chmurą publiczną, ten trend się zmienił i dzisiaj widzimy bardzo dużo webinarów o adopcji chmury dzięki właśnie takim inicjatywom jak operator chmury krajowej, ich partnerstwa z Microsoftem, ich partnerstwa z Googlem, powstanie tej platformy ZUG, gdzie można oferować swoje rozwiązania do sektora publicznego, do sektora finansowego, do spółek Skarbu Państwa. No i oczywiście COVID, który też tych niechętnych, nieprzekonanych zmusił poniekąd trochę do adopcji chmury. Chciałbym tutaj podkreślić, że oczywiście nie jest tak różowo, że COVID nam w jakikolwiek sposób pomógł, bo jak się spojrzy na wydatki na rok 2020, jeżeli chodzi o branżę IT, to wszędzie również były cięcia, tak? No firmy w kryzysie nie wydają pieniędzy zbyt chętnie. Jedyny pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o chmurę czy cyfrową transformację, jest taki, że właśnie wszędzie zostały te pieniądze ucięte, oprócz inwestycji na cyfrową transformację i w tym na adopcję chmury. Więc to chyba jest tak naprawdę ten pozytywny aspekt dotyczący chmury, bo niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem. Chciałbym tutaj opowiedzieć o przykładzie jednego z naszych klientów, dla którego pomagaliśmy dostarczyć rozwiązanie i ciągle pomagamy, jest ten projekt, jakby ciągle się toczy. Nie jest to jedyny projekt, jaki robimy dla tego klienta. Mamy z nimi, podobnie jak z Vestasem, podpisaną umowę ramową, bo oni bardzo aktywnie działają w stronę cyfrowej transformacji, przemysłu 4.0, tak, internetu rzeczy i modyfikacji swoich fabryk w stronę właśnie IoT. No ale tutaj jakby przyszło zapotrzebowanie trochę inne, wewnętrzne, na aplikację, na taki data lake, który będzie mógł przyjmować nieograniczone ilości danych, przetwarzać je, dodawać jakieś informacje, modyfikować, segregować te dane, normalizować i pozwalać na przesyłanie tych danych dalej, na dostarczanie tych danych systemu wewnętrznym klienta, ale też klientom tego naszego klienta zewnętrznym. Więc potrzeba była w miarę prosta. Chodziło o możliwość skalowalności, o nieograniczoną ilość danych, dostępność, no i oczywiście danych serwerów. Nikt dzisiaj już, myśląc o cyfrowej transformacji, nie chce ponosić kosztów infrastruktury, chce zamieniać ten koszt infrastruktury na wydawanie tych pieniędzy na inwestycje biznesowe. Nikt nie chce się bawić, albo prawie nikt nie chce się bawić zamawianie własnej infrastruktury. Cel został osiągnięty, bo oczywiście ten klient jest mocno nastawiony na chmurę. To jest tylko jeden przykład aplikacji u tego klienta, natomiast co jest ciekawe, że tutaj klient myśli o chmurze właśnie w sposób bardzo strategiczny, bardzo konkretny. Tego mi często brakuje u klientów w Polsce, ale też u klientów niektórych zagranicznych. Tutaj mówimy o kliencie, który zainwestował akurat w jednego dostawcę chmury, jest to Amazon Web Services. Ale chodzi o to, że tutaj chmura jest takim single source of truth, tak? Czyli to jest jedno źródło prawdy, bo wyobraźmy sobie sytuację, że no, automatyzujemy jedną, dwie fabryki, tak? A fabryk mamy dziesiątki i są rozrzucone po całym świecie. No, celem ostatecznym jest wprowadzenie IoT i przemysłu 4.0 w każdej z tych fabryk. I teraz, jeżeli chodzi, te fabryki produkują ogromną ilość danych i przetwarzanie ich i gromadzenie sprawia pewne trudności. Gdy zaczniemy korzystać z chmury jako takiego centrum spinającego to wszystko, to po pierwsze osiągamy ten cel, który jest najważniejszy dla firm dzisiaj, czyli korzystanie z własnych danych, odpowiednie składowanie, odpowiednia analiza i wsparcie podejmowania decyzji biznesowych.
na podstawie tych danych. Tak, możemy sobie porównać, dlaczego dana fabryka pracuje szybciej, dlaczego pracuje wydajniej i próbować wprowadzić te same rozwiązania w innych swoich fabrykach. Tak? I te dane są trzymane w chmurze i dzięki chmurze nie musimy inwestować sami w rozwój na przykład analityki czy uczenia maszynowego, tylko się dostosowujemy do tego, że Amazon i Microsoft już wydały na to miliardy, więc nie ma sensu się z nimi ścigać. I po prostu korzystamy z gotowych rozwiązań, które nas wspierają. Więc jest to niewątpliwie bardzo ważna część cyfrowej transformacji i duże firmy, duzi gracze globalni inwestują w chmurę jako właśnie centrum takiej cyfrowej transformacji, jako platformę do komunikowania się, do gromadzenia danych, do wszelkiego rodzaju aktywności związanych z odpalaniem nowych projektów, tworzeniem nowych aplikacji już w sposób natywny dla chmury. I jest to niewątpliwie trend, który widzę u takich największych, już innowacyjnych, mocno świadomych graczy w skali globalnej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o adopcję chmury i cyfrową transformację związaną z adopcją chmury w Polsce.